Rajd Pindżu w Gruzyny odbywa się corocznie od 5 lat. Oczywiście w poprzednim roku niestety musiała być przerwa. Rajd ten nosi imię Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. I raczej w marcu on powinien mieć swoje miejsce, no ze względu na pandemię został przesunięty bliżej rocznicy śmierci marszałka. W maju świętujemy zatem dwie uroczystości. To rocznica śmierci naszego marszałka. Widzieliśmy wcześniej, jak delegacje składały wieńce i kwiaty oraz rajd pieszy związany z niedawno obchodzonymi imieninami Józefa Piłsudskiego. Rajd jak co roku zaczyna się w Pińczowie, następnie niewielki przystanek w Skowronnie, potem most na rzece Nidzie, która oddziela nas od powiatu jędrzejewskiego i tu małe, przyjemne zaskoczenie. Eskortę nad rajdem przejmują miejscowi strażacy Sagajowic i Zopatkowic Murowanych. Pojawia się też asysta policjantów z tego rejonu. Po niewielkim odpoczynku nad piękną Nidą rajd podąża dalej. No w tym roku można powiedzieć, że nie jest to ogromna ilość. Niestety nie dołączą do nas jędrzejowianie. W tamtej edycji dwa lata temu było nas trzy razy więcej. No mało też jest osób cywilnych, natomiast podziwiamy naszych strzelców, którzy zawsze są niezawodni. No i tu taka mała dygresja, no musimy zapytać chyba dowódcę, pułkownika Dariusza Grenia, jak on to robi, że przyciąga i młodych, i tych troszeczkę starszych młodzieńców i kobiety do siebie, że chcą z nim razem ćwiczyć tą sztukę. Ale to temat już na kolejne spotkanie. Ważnym punktem na drodze rajdu jest cmentarz w Mierzwinie. Tutaj znajduje się miejsce pamięci poległych w I wojnie światowej. To tu zebrani oddają hołd poległym. I uroczystości rozpoczynamy od odegrania hymnu narodowego. Całość na moją komitę. Baczność! Na prawo! Patrz! Znajdujemy się na cmentarzu w Mierzwinie przy kwaterze legionistów Józefa Piłsudskiego. To tutaj nad Nidę 3 marca 1915 roku przybyli legioniści, aby zluzować wojska austriackie, które tu znajdowały się w okopach. Przebywali tu legioniści z Piłsudskim od marca do 10 maja 1915 roku, gdzie 10 maja przeszli przez Nidę, most saperzy zrobili taki prowizoryczny, drewniany i poszli właśnie w stronę Gorlic, gdzie tam rozgrywały się wielkie, wielkie boje i legioniści podążyli właśnie tam na pole walki w stronę Gorlic. Piłsudski przebywał tu w Gruzynach, sztab był w Gruzynach,
Tutaj rozgrywały się mecze piłkarskie. Piłsudski był zwolennikiem właśnie sportu, lubiał piłkę nożną. Sam oczywiście nie grał, ale jego legioniści grali. Zadowolony był zawsze z meczów, jak oglądał. I przebywał tak samo w Turze Dolnym u państwa Laskowskich, ale to tylko tak przejazdem, bo tam był inny oddział właśnie, inny batalion Piłsudskiego, no i jeździł tam na różne narady. I tutaj właśnie w Grudzynach jest na zdjęciach dużo właśnie zdjęć z tego okresu, gdzie obchodził właśnie marszałek Józef Piłsudski imieniny na Józefa, to w marcu 19, tak. I tutaj w tej kwaterze jest pochowanych 8 legionistów Józefa Piłsudskiego. Jest jeden oficer, który szedł na patrol i żołnierz chciał dowiedzieć się, kto idzie, żeby podał hasło. On był bardzo odważny, bończuczny, zlekceważył i właśnie został zastrzelony przez swojego żołnierza. Tu dzięki staraniom właśnie proboszcza tutejszego i władz gminy w 90-tych latach odnowili tą kwaterę właśnie i tak pięknie jest tu zrobiona. I co roku, oprócz tamtego ostatniego, gdzie szalała pandemia, nie było właśnie obchodów, a tak to co roku są corocznie obchodzone właśnie te święto tu na Józefa, na imieniny Józefa Piłsudskiego właśnie jest marsz. Dzięki tu właśnie pani dyrektor z muzeum, komendantowi Strzelca Darkowi Greniowi właśnie jest to kultywowane, które za co im bardzo serdecznie dziękujemy. To by było na tyle. Dziękuję. Składa pani dyrektor Zonda Jednolnego Kniczowi, pani Justyna Dziadek, Monika Swojna, starostka. Teraz OSP zadaje. Zapraszam do sklepu Policji Kierowanej. Zakończenie uroczystości proszę o odegranie sygnału śpi kolega. Thank you.
kolejnym etapem marszu do Mierzwin, jego centrum, w którym na skrzyżowaniu stoi krzyż. U jego postumentu władze zamontowały pamiątkową tablicę na cześć poległym w powstaniu styczniowym. W Mierzwinie powitali nas Zbigniew Huk, wójt gminy Imielno, oraz ksiądz Zbigniew Kasperek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Mierzwinie. Teraz proszę proboszcza tutejszej parafii, księdza Zbigniewa Kasperka, o poświęcenie tablicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty, jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Prosimy Cię, pobłogosław to epitafium, tablicę, aby ci, którzy się wokół niej będą gromadzić i oddawać cześć powstańcom powstania styczniowego, przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny i świętych Piotra i Pawła, patrona tej wspólnoty, zawsze przyznawali się do Chrystusa, aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Oto Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy, a teraz proszę o zabranie głosu dla pana wójta Huka. Szanowni zebrani, jest mi bardzo miło powitać na gościnnej imielskiej ziemi, gminnej imielskiej ziemi, Związek Strzelecki z Pińczowa, który jak co roku pod dowództwem kolegi Darka Grenia przybywa na nasz teren tutaj, aby oddać cześć i upamiętnić te miejsca, które są naznaczone wydarzeniami historycznymi, takimi jak właśnie Powstanie Styczniowe, ale za chwilę przejdziemy również do Gruzyn, gdzie pokłonimy się ku pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, który tutaj przebywał na terenie Gruzyn podczas bitwy nad Nidą. Serdecznie witam wszystkich strzelców, witam wszystkich gości. Gratuluję pomysłu, gratuluję determinacji i takiego zaangażowania w to, aby co roku w jakiś sposób uczcić pamięć tych wszystkich naszych bohaterów, którzy często oddawali życie za naszą ojczyznę. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, przystanek całego marszu dzisiaj odbywa się przy tej figurze, gdzie mamy możliwość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci właśnie żołnierzom, powstańcom z 1863 roku. I tu z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować i pogratulować
zaangażowania, poświęcenia panu Markowi Godlewskiemu z Jędrzejowa, który tutaj na naszym powiecie jędrzejowskim, ale nie tylko zapewne, no, interesuje się, dba o pamięć wszystkich poległych, dba o to, aby wśród młodzieży, aby wśród naszych mieszkańców ten czas był odnawiany, aby ludzie pamiętali, abyśmy przekazywali dalszym pokoleniom tą wiedzę historyczną, która przecież leży jako fundament tego, abyśmy kształtowali nowe pokolenia w patriotyzmie, w umiłowaniu, w miłości do naszej ojczyzny. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję za obecność i jak co roku zapraszam tutaj na teren naszej gminy. Dziękuję bardzo. Jeden z wielkich Polaków, Stanisław Staszic, powiedział: naród może zginąć wielki, ale upaść tylko nikczemny. Ci nasi właśnie powstańcy są temu przykładem. 5 grudnia 1863 roku spotkały się tu dwa oddziały polskie i rosyjskie pod dowództwem Polaka, wielkiego patrioty, Kality Rembajło. I tu potyczka uważana jest za zwycięstwo odniesione przez Polaków. I tu bardzo ładnie jest powiązanie właśnie gminy, czy może miejscowości Mierzwina, bo jest potyczka Powstania Styczniowego i są legioniści Józefa Piłsudskiego, gdzie Józefa Piłsudskiego ojciec był naczelnikiem koweńskim w Powstaniu Styczniowym, czyli tu ciągłość narodowa została zachowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tu była nieduża potyczka, ale jest zapisana jako zwycięstwo właśnie Polaków. Tak samo jak tu nieopodal Pińczowa jest miejscowość Grochowiska, gdzie tam już po 3000 z jednej strony i z drugiej strony rosyjskiego wojska i polskiego właśnie pod dowództwem generała Mariana Langiewicza została wygrana dużym zwycięstwem, a tu była mniejsza bitwa. Dziękuję. Pierwsza delegacja starostów powiatowych w Pińczowie oraz Muzeum Regionalne w Pińczowie oraz Urzędek Kierowców Pińczowych. Druga delegacja, Urząd Miejski w Jędrzejowie, pan Marek Godlewski, w asyście mieszkańców. Zapraszam pana wójta i prowodzenia. Cześć powstańców oddano salut z armaty wywiadówki. Kanonierem jak zwykle był Janusz Głąbiński. Ostatnim etapem jak zwykle jest dworek w Grudzynach, przed którym znajduje się obeliks z pamiątkową tablicą przypominającą nam, że w tym miejscu przebywał marszałek Józef Piłsudski. Witam wszystkich na ostatnim przystanku naszego rajdu i całe uroczystości, które się tutaj będą odbywać, chcieliśmy rozpocząć od pieśni wojskowej My Pierwsza Brygada. Całość, baczność! Na
Brawo! Chodź! Przechodzimy do drugiej części uroczystości i prosimy pana Janusza Gumińskiego o przedstawienie historii tego miejsca. Od marca, jak mówiłem wcześniej, na cmentarzu do maja 10 1915 roku przebywał marszałek Piłsudski właśnie w tym dworze, nocował. Tu cały sztab jego był, tu się odbywały narady wojenne i tutaj był, jak wcześniej mówiłem, rozgrywane były mecze piłki nożnej i tu były słynne właśnie imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego, 19 marca. Tu wszyscy zjechali, bardzo dużo ważnych osobistości z Polski, między innymi Daszyński, między innymi Kosma Lęczowski, znaczy Józefa Piłsudskiego, kapelan. I tu obchodził słynne imieniny, co jest bardzo często odzwierciedlone, to jest na widokówkach właśnie z tego okresu, z okresu tu pobytu Piłsudskiego i właśnie jest jeszcze drugie takie zdjęcie, gdzie z tyłu za dworem stoją na koniach ułani, na popasie, tam popręgi popuszczają, tam całe oprzyrządowanie poprawiają właśnie przed za dworem. I 10 właśnie maja, 9 tak naprawdę już opuścił dwór, bo rankiem 10 maja przechodzą Nidę koło Tura Dolnego w stronę Pińczowa i idą właśnie na dalsze boje w kierunku Konar, Gorlic. Właśnie tam skierowała się pierwsza brygada Józefa Piłsudskiego. Dziękuję. Proszę teraz delegację o przygotowanie się do złożenia wiązanek i zniczek. Tradycyjnie pierwsza delegacja, pani dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, pani Justyna Dziadek, pani Monika Strojna ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz przedstawiciele Związku Strzeleckiego Niepodległości. I oczywiście sam. Dziękuję i teraz proszę Państwa, chyba najmniejsza chwila tego rajdu, rozdanie odznak za pomoc w organizacji rajdu, jak i również za udział w trzecim i piątym rajdzie. I teraz proszę o wystąpienie pani Justyna Dziadek. Pani dyrektor pomagała nam w organizacji tego rajdu. Zapraszamy Agnieszka tutaj. Agnieszka jest w poczcie, także dostanie później. Łukasz Błodarski w poczcie. Zapraszamy Tomka Roszkowskiego. Zapraszamy Mateusza Szwajcowskiego.
za pomoc w organizacji, bo dzięki nim maszerowaliśmy spokojniej. Zapraszamy przedstawicieli OSP Zagaje. Również za pomoc w organizacji, zabezpieczenie trasy przemarszu OSP Opatkowice Murowane. I zgodnie z moją obietnicą brązową odznakę nadajemy za udział w trzech marszach i w tym roku po raz pierwszy, w związku z tym, że jest piąty, za piąty udział w rajdzie przyznajemy odznaki srebrne. I zapraszamy panią Monikę Strojną. Krzysztof Roliński dostanie, sam sobie weźmie. Karol Mazurczak, dowódca grupy porządkowej. I zapraszamy dowódcę trzeciego komponentu pińczowskiego, Julkę Chojnowską. Jeszcze taka informacja dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz. Tutaj mamy przed nami dwór, w którym Piłsudski obchodził swoje imieniny wojenne i wejście po prawej stronie to jest oryginalne wejście, przy którym robił sobie zdjęcie i to zdjęcie macie na tych kubeczkach pamiątkowych z tego rajdu. Także jest możliwość podejścia tam i zrobienia sobie w tym samym miejscu zdjęcia dla porównania na przykład ze zdjęciem z tamtego okresu. Dziękuję bardzo. Ja korzystając z okazji, ponieważ starosty Pińczowskiego niestety z nami dzisiaj tu nie ma, pierwszy raz go nie ma i bardzo tego żałuję. Obowiązki inne wezwały go niestety dzisiaj, ale myślą jest z nami i chciałby serdecznie podziękować. Ja odczytam te podziękowania. Podziękowania dla pułkownika Dariusza Grenia, członka zarządu Związku Strzeleckiego Niepodległość, komendanta regionu Południe, głównego pomysłodawcy i organizatora rajdu imieninowego Józefa Piłsudskiego Pińczów-Grudzyny, z wyrazami uznania i szacunku za trudną pracę i wskazanie patriotycznej drogi wraz z życzeniami wytrwałości w realizowaniu swoich celów i sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia. Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. Oczywiście bardzo dziękujemy w imieniu powiatu, że jesteśmy na tej ziemi jędrzejowskiej, włodarzom tej ziemi. I zachęcamy wszystkich i mamy nadzieję, że po pandemii w przyszłym roku spotkamy się już w większym gronie. Dziękuję bardzo. Miłe zaskoczenie, nie wiem co powiedzieć, ale dziękuję panu staroście. I w takim razie muszę powiedzieć, że ten rajd odbył się dzięki panu staroście, on pilotował wszystkie pozwolenia, także samemu na pewno nie dałbym rady. Dziękuję jeszcze raz panu staroście.